Cześć, witajcie w kolejnym odcinku na moim kanale. W dzisiejszym filmie powiem wam, co to są datapaki i dlaczego są lepsze od zwykłych command bloków, które po prostu stawiamy sobie na naszym świecie i coś tam z nimi robimy. Zaraz wam powiem, jak to działa i dlaczego jest to lepsze od zwykłych command bloków i lepiej robić w datapakach. A więc datapaki to są takie foldery mieszczące się w plikach naszej mapy, czyli przykładowo jest to tutaj, jak widać, w .minecraft saves, jest to w save'ie nowy świat, który na potrzeby filmu stworzyłem, i od wersji 1.13 dodali coś takiego, taki folder w plikach świata jak datapacks. To jest folder, który przechowuje informacje o takich rzeczach jak komendy, receptury, dropy z mobów, struktury i tym podobne. Będę wszystkiego wymieniał, ale my się skupimy jedynie na command blockach, ponieważ o tym jest ten film. Jak widzicie, tutaj jest do pobrania dla was szablon tego datapacka. Oczywiście nic tu nie jest skomplikowane, wszystko tutaj łatwo będziecie mogli sobie zrobić. Pobiera tylko 1 kilobajt, więc myślę, że bardzo mało. No i teraz włączmy Minecrafta. Ok, także jesteśmy już w Minecrafcie. Teraz wejdę jeszcze w ten świat, który zrobiłem przed chwilą. Ok, jestem już na tym świecie, jak widać nic się nie zmieniło. I nowymi komendami, które dodały, to są datapack. To jest nowa komenda dodana w 1.13. Mamy tu takie trzy warianty, które zaraz opiszę. Oraz mamy jeszcze reload oraz komendę function. Nie wiem, jak to się czyta, zaraz sprawdzę. Function. Dobra, więc to są tak jakby trzy komendy, które zaraz omówię. Ale najpierw, co robią datapaki od strony command blocków. Więc wchodzimy sobie w takie datapaka. Można oczywiście zrobić nowy folder w ten datapak, jak chcemy. Wchodzimy w naszego datapaka, tu mamy dwa pliki, jeden to jest data, drugi pak. Pak, jak można się domyślić od jak ktoś robił paczki tekstur, to jest podobny format. I tutaj piszemy opis datapaka, co on robi i tak dalej. Tutaj mamy, możemy opis napisać. I tutay w typie pliku mcmeta musi to zostać zapisane. Wchodzimy w data i tu mamy takie dwie rzeczy, których nie zmieniajmy na razie. Ja to tak przygotowałem, żeby było ładnie, fajnie opisane. I teraz wchodzimy w comments, czyli to, co nas interesuje najbardziej. Tu mamy functions i mamy dwa pliki, które już wam przygotowałem wcześniej. I te pliki są do takich rzeczy jak ten plik jest, w tym pliku mieszczą się komendy, które będą się wykonywać raz na jeden tick. A jeden tick, 20 ticków to jest 1 sekunda, więc 20 razy na sekundę będzie się wykonywać to, co tutaj napiszemy. Natomiast load to jest plik, który będzie się wykonywać za każdym razem, kiedy włączymy, wyłączymy Minecrafta, wyłączymy serwer oraz jak użyjemy komendy reload, żeby przeładować naszego datapaka. Przejdziemy sobie teraz do Minecraft, tags, functions i tutaj mamy tick oraz load. Tick służy do wykonywania poleceń 20 razy na sekundę, czyli akuratnie tutaj jest to comments dwukropek main i to jest do tego pliku, który będzie się wykonywać 20 razy na sekundę. Natomiast load jest to plik, który ma się wykonywać za każdym razem, kiedy przeładujemy naszego datapaka. Więc nie ruszajcie tamtego, najlepiej zostawcie tylko sobie te dwa pliki do edytowania. Jak widzicie, tutaj jest MC Function typ pliku i na razie niech tak zostanie. I na przykład, jeżeli będziemy chcieli napisać, dajmy na to say hello, Ctrl S zapisujemy, bądź jak to woli tutaj zapisz. Też może być, możemy to zamknąć, nie musimy oczywiście. I teraz w tym momencie, kiedy piszesz reload, będzie pisać przeładowanie i na naszym serwerze będzie pisać cały czas hello. Jedynym zastrzeżeniem jest to, żeby nie pisać tu slasha, ponieważ to nam nie zadziała, jak widać. Po prostu plik nie będzie się, gra nie będzie znajdować tego pliku, ponieważ jest w tym pliku jakiś błąd. Natomiast jeżeli chcemy sobie napisać jakąś notatkę do tego pliku, piszemy hashtag i tutaj wszystko piszemy, co chcemy napisać. Jak widzicie, to nie jest żadna komenda, tutaj wpisałem hashtag i wszystko będzie działać, ponieważ to jest notatka do naszej komendy, bądź czego wy tam chcecie. I dlaczego to jest lepsze od command bloków? Dlatego, że command bloki, na przykład tutaj, kurde. Dlatego, że command bloki są po prostu, słabiej da się je uporządkować, czyli jeżeli będziemy mieli tutaj command bloka na przykład, jest tutaj 12 command bloków, które mają 12 różnych komend. I te 12 różnych komend moglibyśmy po prostu wpisać w tych 12 linijkach. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. I to by było dużo bardziej przejrzyste niż taki command block, który trzeba go znaleźć, trzeba go później
dowiedzieć się, który to jest command block, który nas interesuje. Jeśli zrobimy jakiś błąd, to po prostu będziemy musieli szukać w tych command blockach tego właśnie jednego. Drugą sprawą jest to, że jeśli postawimy jakiś command blocka daleko, a jest to na przykład server survival i robimy coś do niego, to po prostu ten command block, który jest na przykład w tym miejscu, nie wyrenderował się przez gracza, czyli nie ma go w render distance takim dalekim, żeby gracz mógł go widzieć, to po prostu się nie wykona, czyli nie będzie wyrenderowany i nie będzie wykonywać żadnej komendy. Natomiast w przeciwnym wypadku, w przeciwnym razie tutaj datapaki są o tyle lepsze, że po prostu się będą wykonywać w każdym czasie i w każdym momencie. I teraz przejdźmy do tego load i na przykład say loaded napiszemy, wpiszemy reload i jak widać za każdym razem będzie się wykonywać te polecenie say loaded. I tutaj możemy też pisać loaded again. Jeśli zresetujemy, to będzie pisać loaded i loaded again. I to jest, możemy też to ręcznie wykonać, pisząc function, load oraz main. I tutaj mamy właśnie te funkcje. Ja sobie dam tylko dzień. Damy sobie na pełny ekran. I właśnie ta komenda polega na ręcznym wpisywaniu komend, tak jakby funkcji, czyli tych zestawów komend. Czyli jeśli piszemy teraz function load, wykonam nam się dwóch poleceń z funkcji commands load. I jak widać loaded again. Tym razem przed heblock, ponieważ wykonałem to ja, a nie serwer. Więc taka różnica. A jeszcze powiem co robi ta komenda datapack. Ta komenda ma takie właśnie trzy atrybuty, które przed chwilą powiedziałem. Disable, enable i list, czyli datapack list. I piszemy enabled. To są datapaki, które są aktywowane. A available, czyli dostępnych. Czyli oprócz tych dostępnych, tutaj aktualnie nie ma, czyli tych wyłączonych. Czyli na przykład jak wyłączymy datapack disabled vanilla i datapack list available, dostępny jeden paczek vanilla, ponieważ zdezaktywowałem tą paczkę i pokazuję listę paczek zdezaktywowanych. Jeszcze powiem co to jest vanilla. Vanilla to jest paczka zasobów do Minecrafta. Tych podstawowych, czyli podstawowe craftingi, receptury, dropy z mobów i struktury i tak dalej. Więc jeśli to włączymy, na przykład jak będziemy mieli jakąś świnkę, a wyłączymy datapack vanilla i ją zabijemy, to jak widać nic nie dropło, tylko chyba exp dropną. Więc datapaki w konkluzji, w podsumowaniu są dużo lepsze niż command blocki. Ja z tego zawsze korzystam, jeśli coś robię. I jest to bardziej dużo wydajniejsza praca, przy której coś robię. Więc mam nadzieję, że też was zachęciłem do datapaków. Są to dużo lepsze rzeczy niż command blocki. Dużo łatwiej da się wszystko ogarnąć. No i jeśli chcecie, możecie też sobie zrobić na przykład Ctrl-C, Ctrl-V. Dać sobie tutaj na przykład game. Tutaj musi być plik mc function. I teraz możecie po prostu wpisać function. I teraz to tam było command. Możecie sobie skopiować. Pamiętajcie, żeby tu slasha nie było. I teraz to będzie się wykonywać 20 razy na sekundę przez ten notatnik, więc można tutaj również taką komendę wrzucić. Więc mam nadzieję, że film wam się spodobał. Jeśli tak, zostawcie łapkę w górę. I jeśli chcecie więcej takich filmów zobaczyć, no to subskrypcja, żeby dostawać powiadomienia. Więc mam nadzieję, że film wam się spodobał. Trzymajcie się, cześć!